Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym, wszelkie sprawy i zagadnienia na plan dalszy. We shall never surrender. Overcome this premeditated invasion. The American people in their righteous might will win through to absolute victory. Nazywam się Michał Rapacz. A ja Mateusz Malik i to jest podcast Beczka Prochu. Witamy w drugim odcinku naszej serii Stalingradzkiej. W dzisiejszym epizodzie postaramy się omówić okrążenie szóstej Armii, utworzenie tzw. Kotła Stalingradzkiego oraz sytuacji zwykłych żołnierzy po okrążeniu. Postaramy się ponownie podejść do zagadnienia w sposób kompleksowy. Dziękujemy bardzo za wszystkie komentarze, zarówno te pozytywne, jak i te, które stanowiły konstruktywną krytykę na temat poprzedniego odcinka. Postaramy się zastosować cenne uwagi i w dzisiejszym epizodzie będziecie mogli także zobaczyć wielokrotnie wspomniane mapy i inne zdjęcia z oblężenia, żeby materiał po prostu nie stanowił samej warstwy dźwiękowej. Powracając do tematu, w którym zakończyliśmy ostatnio, czyli podkreślaliśmy, że w pewnym momencie ataku niemieckiego, to udało się opanować około 90% terytorium samego miasta. Podkreślaliśmy dlaczego akurat na swój cel Armia Niemiecka wybrała Stalingrad. W dzisiejszym odcinku postaramy się omówić przebieg walk o Stalingrad, wprowadzenie planu okrążenia 6 Armii, a także innych pomniejszych oddziałów w rejonie Stalingradu. No i tego, jak ta kampania stopniowo przebiegała, postaramy się podejść do zagadnienia także antropologicznie, czyli omówimy to, co odczuwali i w jaki sposób starali się przeżyć żołnierze niemieccy po okrążeniu. Zaczniemy zatem od tego, w jaki sposób przebiegały walki o Stalingrad przed wprowadzeniem planu okrążenia armii niemieckiej. Sowieci, już w trakcie letnich walk o Stalingrad, podejmowali różne próby ofensyw na mniejszą skalę. Szczególnie te ofensywy miały miejsce właśnie w obszarze między Donem i Wołgą, czyli w tym obszarze, gdzie był położony Stalingrad. To było najdogodniejsze miejsce do potencjalnego zaatakowania i odcięcia wojsk niemieckich w Stalingradzie. Jednak te ataki były przygotowywane w dużej mierze na No To była jedna z inicjatyw Stalina. On jak chciał. Jak najszybciej wysłać posiłki, które odblokowałyby miasto, bo dla Sowietów, może nawet bardziej niż dla Niemców, to miasto miało prestiżowe znaczenie z racji tego, że było nazwane od imienia Stalina. Przez to, że te ataki były przygotowane na prędce i były przeprowadzane przez często niepełne jednostki z niepełnym wyposażeniem, to się kończyło katastrofą. Niemcy bez większego problemu pirali te ataki. Dodatkową przyczyną, czemu te ataki Kończyły się niepowodzeniem, był fakt, że one były skierowane w najsilniejsze jednostki państw osi na froncie południowym. Jednostki armii osi, które brały udział w operacji Fall Blau, to były nie tylko jednostki niemieckie, ale też rumuńskie, węgierskie, włoskie. A te ataki między Zakolem Donu i Wołgą trafiały w te najsilniejsze jednostki, czyli w Szóstą Armię Paulusa i w czwartą Armię Hota. Szósta Armia Paulusa to no, była jedna z większych, jeżeli nie największa, niemiecka jednostka na froncie wschodnim. I tutaj pojawia się kwestia marszałka Żukowa, któremu udało się przekonać Stalina, że te ataki nie mają sensu. Bo one kończą się tylko wykrwawieniem i startą własnego potencjału. Jest koncepcja przygotowania i przeprowadzania jednej wielkiej ofensywy, która uwięziłaby Niemców w mieście. No i tu mamy operację Uran. Zresztą ta operacja to był tylko jeden z elementów planów rosyjskiej ofensywy zimowej, bo oprócz tego Rosjanie planowali uderzyć na występ Drzewski, czyli to ten region położony blisko Moskwy, z którego Rosjanie podejrzewali, że Niemcy będą mogli tę Moskwę w niedalekiej przyszłości zaatakować. I też operacja Saturn, która była komplementarna do operacji Uran, bo ona miała odciąć grupę Armii A na Kaukazie. I dużym sukcesem Rosjan, to trzeba zaznaczyć, było ukrycie skali tej operacji. Niemiecki wywiad czy zwiady samolotowe nie były w stanie wykryć tak dużej koncentracji sił. No Niemcy spodziewali się jakiejś ofensywy zimowej, tak samo jak w 1941 roku, ale raczej sądzono, że głównym celem będzie właśnie miasto Rzew. Chęć zlikwidowania właśnie tego. Przyczółka niemieckiego w pobliżu Moskwy. Działania Niemców jesienią 1942 roku komentuje Goebbels w swoich dziennikach. 16 września 1942 roku. Führer nie jest w najlepszym nastroju. Toczy wielki spór z szefem sztabu generalnego wojsk lądowych, generałem pułkownikiem Halderem. Znowu przeprowadził on operację wbrew oczywistym zamiarom Führera. Führer chciał właściwie nie tyle przebicia się przez Kaukaz, ile jego zaryglowania. Słuszność poglądu Firera widać w tym, że czołówki naszego natarcia są wystawione na Kaukazie na kolosalne zagrożenie. Podczas gdy użyte tam oddziały mogłyby znaleźć znacznie lepsze zastosowanie. Uważałbym za rzecz najwłaściwszą, gdyby Firer właściwie zrealizował od dawna rozważany zamiar i przeniósł teraz Haldera w stan spoczynku. Halder to relikt jeszcze z czasów Brałhicza. Nie nadaje się już dostosowania nowoczesnych narodowo-socjalistycznych metod pracy również w odniesieniu do taktyki i strategii. Przechodząc od planów sowieckich, należy tutaj w tym momencie skomentować to, jak prezentowała się armia niemiecka, czy w tym momencie miała ona jakieś problemy i czy była w stanie zwalczać oddziały związku sowieckiego. Dużym problemem Niemców był fakt, że walki o miasto niebezpiecznie się przedłużały. Dodatkowo występowały problemy, które poruszyliśmy w poprzednim odcinku, czyli fakt złego zaopatrzenia grupy Armii A oraz grupy armii B. To wiązało się nie tylko z problemami logistycznymi, bo obszar walk w rejonie Stalingradu i Kaukazu był najbardziej na wschód wysuniętym przyczółkiem niemieckim na froncie wschodnim. To jest jedna kwestia, a drugą kwestią jest to, że te grupy armii nie miały priorytetu. W dalszym ciągu priorytet miał właśnie występ Różewski i grupa armii Środek. Na postawę Niemców w stosunku do swojego sowieckiego oponenta wpływały też wspomniane wcześniej sowieckie ofensywy, które kończyły się niepowodzeniem. Przez to niemieccy oficerowie, niemiecki sztab, zresztą sam Hitler też nie wierzyły, że armia radziecka będzie w stanie przeprowadzić jakiś poważniejszy atak, który mógłby się zakończyć sukcesem, no i w konsekwencji na z zlikwidowaniem tego niemieckiego przyczółka na wschodzie. Tutaj pojawia się problem flank, czyli o ile właśnie ta szpica w rejonie Stalingradu to były doborowe niemieckie armie Czyli właśnie szósta Armia Paulusa i czwarta armia pancerna Hota. Flanki tych armii poza rejonem Woronerza bronili sprzymierzeńcy przy, państwości, czyli armia węgierska, włoska i dwie armie rumuńskie. Też będę potem mówił o kwestii bojowości czy morale tych żołnierzy, to problem był fakt, że po pierwsze, były one rozciągnięte na długim froncie, o długości ponad 700 kilometrów. też miały problemy z, z właśnie z uzupełnieniami, by pokryć ten front, by dostatecznie dobrze go zabezpieczyć. Dodatkowo były też nieadekwatnie wyposażone. Przede wszystkim brakowało im nowoczesnej artylerii i amunicji przeciwpancernej, które mogły by skutecznie likwidować sowieckie czołgi, które były właśnie dla tych żołnierzy, dla tych armii największym zagrożeniem. Kolejną kwestią były flanki, szczególnie ta flanka na lewym skrzydle armii, które operowały w Stalingradzie, teoretycznie była oparta o rzekę Don, tylko w trakcie letniej ofensywy nie udało się Niemcom zlikwidować wszystkich przyczółków na prawym brzegu Donu, i przez to radzieckie siły, które Przygotowywały się do operacji Uran, były budować swoje siły właśnie w prawym brzegu Donu. Rzeka Don, która była bardzo dużą rzeką, dawała bardzo dobrą linię obrony, szczególnie przeciwko czołgom, a armie sprzymierzone miały problem z artylerią przeciwczołgową. Fakt, że broniły się w szczerym polu, w stepie, a nie na rzece Don, no, jeszcze bardziej zmieszał ich możliwości obronne. I oczywiście też Niemcy zdawali sobie sprawę z tych przyczółków z niebezpieczeństw, które z nich mogły wynikać, i pojawiała się kwestia zlikwidowania tych przyczółków. Nawet Hitler powiadał się w tej kwestii. One miały dopiero być zlikwidowane po zajęciu Stalingradu. Miano się właśnie kwestią wyrównania frontu i oparcia się już całkowicie na rzece Don. Mógłbyś teraz może opowiedzieć, jak to wyglądało z perspektywy niemieckiej propagandy? Jak ona odnosiła się do sytuacji czy walk w mieście? Walor propagandowy prowadzenia wojny w przypadku III Rzeszy był niezwykle istotny. Samo istnienie Ministerstwa Propagandy w tym państwie już świadczy o tym, że zwracały sporą uwagę na podejście obywateli do wydarzeń frontów wojennych. No i Hitler tutaj wygłosił taką dosyć znaną mowę w Pałacu Sportu 30 września 1942 roku. Tam nakreślał, że nikt nigdy nie zmusi Niemców do wycofania się z pozycji nad Wołgą. No i tu już w tym momencie możemy zauważyć, że to są takie sygnały do tego, że nawet jeśli gdzieś tam ta bitwa nie będzie szła po stronie Niemców, więc to daje takie sygnały, że ta Armia 6 nie dostanie zgody od Hitlera na wycofanie się z bitwy, czy wycofanie się z tego frontu. I co ciekawe, to jest właściwie ten moment, kiedy ta bitwa o Stalingrad nabiera tego znaczenia, o którym my często mówimy, czyli tego tej rangi prestiżu Między Stalinem a Hitlerem. Wcześniej już takie głosy się oczywiście pojawiają, ale zwłaszcza to jest ten moment, kiedy to ta sama nazwa Stalingradu tutaj jest już podnoszona i ta nazwa tego miasta ma wyjątkowe znaczenie. 19 października tutaj też taki mamy propagandowy element. Goebbels wydał rozporządzenie, aby wszyscy odznaczeni krzyżem rycerskim przygotowali się do udzielenia wywiadów. Kolejnymi działaniami propagandowymi było to pokazanie tego, jak daleko Niemcy się już. Na tym froncie wschodnim posunęli, więc ustawiano w miastach wskazy, które podawały odległość do Stalingradu. Trzy dni później Goebbels zakazał publicznego używania nazw Czerwony Październik czy Czerwona Brygada, aby ludzie wyzbyli się takich skojarzeń w ogóle z Armią Czerwoną czy z tymi wydarzeniami związanymi ze Związkiem Sowieckim. Ale przechodząc już do właściwie najważniejszej rzeczy tego odcinka czyli tego okrążenia tego, na czym chcieliśmy się głównie skupić kiedy rozpoczęła się i jak przebiegała operacja okrążenia Armii Niemieckiej w rejonie Stalingradu? Ofensywa wojsk radzieckich pod kryptonimem Uran rozpoczęła się 19 listopada. Radzieckie armie uderzyły na lewym skrzydle Niemców, właśnie z tych przyczółków po drugiej stronie donu, o których wcześniej mówiłem. Tu właśnie się pojawia mit na temat rumuńskich żołnierzy, bo ten atak radziecki był przeprowadzony na pozycje, które zajmowali rumuńscy żołnierze. I jest często przytaczany taki mit, że ci rumuńscy żołnierze walczyli fatalnie, czy wręcz nawet uciekali, porzucając broń. Obitności bitności żołnierzy rumuńskich często pisze Goebbels w swoich dziennikach. My postaramy się wejść trochę w polemikę z... Naczelnym propagandystą III Rzeszy. On oczernia Rumunów, jakoby mieli bicie słabo, czy wręcz uciekali, porzucając broń. Prawda jest trochę bardziej skomplikowana. To jest podobnie jak z żołnierzami włoskimi. W odpowiednich warunkach, gdy te dywizje rumuńskie posiadały odpowiednie wyposażenie, czyli miały dostateczną ilość nowoczesnej artylerii, z Amunicją przeciwczołgową potrafiły być bardzo bitne. To nawet widać w pierwszych godzinach tego ataku radzieckiego. Te dywizje rumuńskie, słabo wyposażone i zbyt rozciągnięte, stawiły opór. One odparły pierwszy atak radziecki. Radziecki atak miał polegać na tym, że piechota radziecka miała zrobić wyrwy w froncie i w te wyrwy miały wjechać czołgi, które potem miały zapuścić się na tyły wojsk państw osi. Te plany musiały się zmienić przez ten początkowy opór Rumunów. Wojska radzieckie musiały wciągnąć specjalne czołgi do tej pierwszej fazy ataku, żeby załamać dywizje rumuńskie, bo największą słabością tych dywizji rumuńskich fakt brak Posiadania odpowiednich środków przeciwpancernych. Rumuńskie dywizje po sprowadzeniu czołgów ostatecznie musiały się poddać. Pojawiły się wyrwy we froncie. Niemcy próbowali wysłać w ten rejon walk, rejon na lewym skrzydle w, w okolicach Donu, rezerwy. Między innymi też ze Stalingradu, co też trochę przeczy mitowi, że Palus był. Bierny. Jeszcze w tych pierwszych dniach nie było też pewne jak poważny jest, jest ten atak, jaka jest jego prawdziwa skala, ale mimo wszystko wysyłano tam wsparcie i te rezerwy, które znajdowały się na froncie wschodnim w rejonach Stalingradu i też była pewna szansa na ustabilizowanie tego frontu. Te szanse zostały pogrążone 20 listopada, bo o ile można podejrzewać, że te niemieckie posiłki w postaci korpusu pancernego byłyby w stanie zablokować i... Ustabilizować front na lewym skrzydle, to niestety dla Niemców Sowieci zaatakowali południe od Stalingradu z tak zwanego rejonu Jezior. Na to niemieckie dowództwo już nie było kompletnie przygotowane. I też można dodać, że w rejonu tych jezior również broniły dywizje rumuńskie, niedostatecznie dobrze wyposażone i zbyt rozciągnięte. I gdy ten front na południu pal, no to nie było już właśnie rezerw. Te rezerwy zostały wysłane na lewe skrzydło, a tutaj okazało się, że też prawe skrzydło jest zagrożone i po prostu brakło sił, żeby zatkać wszystkie dziury we froncie, I też. Zaczęło się coraz bardziej pojawiać, coraz bardziej świtać zagrożenie okrążenia szóstej armii, a także czwartej armii, czy może nawet części tych dywizji rumuńskich, które również to potem znajdą się w Kot. A jak na to wszystko reagował Berlin? Czy Hitler próbował w jakiś sposób bronić swoich żołnierzy przed okrążeniem? W dowództwie niemieckim w Berlinie i wśród decydentów politycznych zaczęły pojawiać się Pewne pierwsze obawy, że ta szpica niemiecka w rejonie Stalingradu może dostać się do krążenia. Ile starał się przeciwdziałać tej katastrofie. Powołał tak zwaną grupę Armii Don pod dowództwem no zasłużonego już wtedy nominowanego latem na Feldmarszałka Edysia von Mansteina Wellewińskiego. On miał objąć dowództwo nad grupą Armii Don. To spełniało kilka funkcji. Pierwsze, wciążało tab Grupy Armii B pod dowództwem Maximiliana von Weichsa. To było o i tyle istotne, że Weichs miał pod swoim dowództwem aż sześć armii i były problemy organizacyjne, żeby tymi wszystkimi armiami zarządzać. Był też przemęczony, przepracowany, żeby. te armie były wielojęzyczne. Tam mamy Rumunów, Węgrów, Włochów, Niemców, więc właściwie cztery języki, które trzeba było wykorzystywać w takiej codziennej pracy organizacyjnej. Tworzenie Grupy Armii Don, po pierwsze, zredukowało liczbę armii pod dowództwem Weichsa do trzech, a po drugie, też stworzyło pewne podstawy, pod siły, które miały przyjść z pomocą 6 Armii oraz czwartej Armii Pancernej Hota, które były w rejonie Stalingradu. No tylko tutaj pojawił się problem, bo Mansteina nie było na miejscu, przez fatalną pogodę potrzebował aż 5 dni, żeby tam dojechać i to dla, w tych pierwszych dniach operacji, kiedy jeszcze były szanse zastopowania ofensywy radzieckiej, no było kluczowe. Tak? A dwa też yy, nie było rezerw. Armia, grupa Armii Don istniała właściwie na papierze tylko. Ta był dowódca, ale nie było jednostek, które mogły rzeczywiście pomóc Stalingrad i zatrzymać ofensywę Armii Czerwonej. I tutaj można przejść już wprost do postępów tej radzieckiej ofensywy. Wraz z postępem zaciskaniem się kleszczy Armii Czerwonej na gardłach żołnierzy niemieckich w Stalingradzie wiem się też propozycje stworzenia mostu lotniczego, i to też sam wynalazek nie jest takim nowym, bo Niemcy już podjęli podobną próbę, i to w, co istotne, w tym samym roku, na początku 1942 roku, w tak zwanym Kotle Demiańskim. I ta operacja zakończyła się powodzeniem. Tam było uwięzione około 100 tysięcy wojsk niemieckich, to też jest pokażna liczba, ale na początku 1942 roku Luftwaffe miało zapewnioną dominację w powietrzu. Podczas gdy pod koniec tegoż roku sytuacja była już trochę inna. Licznictwo Armii Czerwonej już stawiało coraz większy opór. Kolejną kwestią jest zwykle brak tych samolotów transportowych, bo one były wykorzystywane do takiego doraźnego poprawiania sytuacji logistycznej. Logistycznej, na innych odcinkach frontu. One były na co dzień wykorzystywane do transportów logistycznych, by zaopatrywać też inne armię, więc zabranie ich na potrzeby tej operacji tego mostu powietrznego do Stalingradu mogło spowodować, że na innych odcinkach frontu wystąpiłyby problemy z kwestiami zaopatrzenia, której ta logistyka u Niemców była, no delikatnie mówiąc, w nie najlepszym stanie na całym froncie wschodnim. Przed samym zamknięciem się kotła pojawiają się jeszcze propozycje wycofania się z rejonu Stalingradu ale Hitler jest tym pomysłem stanowczo przeciwny. W tamtym momencie to miasto ma już po pierwsze rangę propagandową, po drugie ten odwrót może być niebezpieczny i trudny do wykonania, a po trzecie dochodzą tutaj kwestie wyposażenia armii przede wszystkim w najważniejszy surow, czyli w paliwo, którego braki uniemożliwiłyby transport ciężkiego sprzętu. Dodatkowo żołnierze podczas wycofywania się byli narażeni na ataki armii sowieckiej, no i uporządkowany odwrót mógł wtedy przekształcić się w panieczną ucieczkę, ale ostatecznie ten plan zamknięcia armii niemieckiej wewnątrz w rejonie Stalingradu się powiódł, tak jak wszyscy wiemy. Czy Niemcy po tym, gdy to nastąpiło, próbowali w jakiś sposób uwolnić swoje armię, czy skazali je z góry na porażkę? Tutaj właśnie pojawia się Feldmarszałek von Manstein. Armii Don była głównym elementem, który miał się przebić do uwięzionych jednostek niemieckich w rejonie Stalingradu i sama ta operacja nosiła nazwę Zimowy Sztorm. Ona rozpoczęła się na początku grudnia 1942 roku i główny trzon uderzenia miał stanowić 57. Korpus Pancerny. W porównaniu z osłabionymi jednostkami niemieckimi, głównie właśnie dywizjami pancernymi, w rejonie Stalingradu. Był to bardzo dobrze wyposażony korpus. Czołgi Panzer 4 z długimi lufami, a, a także nowy, nowymi czołgami pancer 6, czyli tak zwanymi Tygrysami. To był też jeden z pierwszych sprawdzianów tych czołgów. Sam plan ofensywy miał opierać się na podwójnym uderzeniu, bo oprócz tej grupy Armii Don, głównie 57. Korpusu Pancernego, miały także uderzyć w odpowiednim momencie jednostki, które znajdowały się w kotle. Paulus miał wydzielić kilka batalionów pancernych, najbardziej sprawnych, najlepiej jeszcze wyposażonych. Po przeprowadzeniu tego podwójnego ataku miał powstać korytarz, w którym jednostki Niemieckie mogłyby się wycofać ze Stalingradu. Początkowo ten atak Mansteina odnosił pewne sukcesy. Pojawiły się nawet widoki na odratowanie tych jednostek umiezionych w kotle. Sowieci, żeby powstrzymać ten atak, to jest ciekawe, nie skupili się konkretnie na nim, ale wyprowadzili swoje kąt uderzenia na lewym skrzydle niemieckim. No przede wszystkim na włoską i węgierską armię, które stacjonowały nad Donem. To była tak zwana operacja Mały Saturn. I sukces w tej operacji. Sowieci się przebili przez te siły, groziłby odcięciem sił Mansteina, więc gdy 3 grudnia radzieckie armie zaatakowały górny odcinek Donu, Mimo powstrzymania pierwszego uderzenia W końcu oni musieli ustąpić I nie było też rezerw Bo wszystkie rezerwy, które były na froncie wschodnim zostały skierowane do grupy armii Don Żeby utworzyć połączenie z krążoną szóstą armią Paulusa w Stalingradzie Nie było tych rezerw I powstała dziura I pojawiało się potencjalne zagrożenie, że samet sam Rostu nad Donem mógł upaść A gdyby on upadł, to odcięta byłaby nie tylko Armia Paulusa, resztki czwartej armii pancernej Hota I kilka dywizji rumuńskich w Stalingradzie Ale także grupa armii Don Mansteina A także jednostki z grupy Armii a które znajdowały się na Kaukazie, więc to byłby potężny cios i właściwie strata, której Niemcy prawdopodobnie nie byliby już w stanie odbudować. I też z tego powodu ten musiał zrewidować swoje plany i musiał wydać rozkaz anulowania ataku. I właściwie w tym momencie los Stalingradu i żołnierzy w nim uwięzionych był już właściwie przypieczętowany. A dlaczego istotne z perspektywy militarnej było jak najdłuższe utrzymanie się 6 Armii Paulusa i pozostałych oddziałów, wewnątrz kotła stalingreckiego. To było istotne z punktu widzenia strategicznego. Z takiego powiedzmy humanitarnego punktu widzenia, to właściwie ten opór wydawał się bezcelowy, bo to było po prostu zwykłe cierpienie żołnierzy, którzy i tak nie mieli już szans na wydostanie się, ale. Z punktu widzenia strategicznego, to wytrwanie Paulusa w Stalingradzie było, było priorytetem, bo przede wszystkim wiązało aż 7 armii radzieckich w tym rejonie i dawało czas na wycofanie się tej grupy armii A z Kaukazu oraz na zebranie posiłków i wzrosnienie właśnie tego południowego odcinka frontu, który po operacji Mały Saturn był w ogóle już całkowicie zagrożony rozsypaniem się. Wspomniałem tutaj o. Humanitarnym aspekcie oblężenia Stalingradu, właśnie w jaki sposób walki w rejonie tego miasta wyglądały z perspektywy takiego zwykłego żołnierza, zwykłego szeregowca piechoty. Zanim poruszę kwestie antropologiczne, warto tutaj odwołać się do samych poleceń Hitlera dla żołnierzy. Wydawał on tutaj instrukcję przed zimą, cytując o wysoce aktywnej obronie i dumnym poczuciu zwycięstwa. Przed rozpoczęciem zimy. Planowano stworzenie betonowych bunkrów na czołgi i tam przechowywanie wyposażenia, ale materiały do zbudowania tychże nie dotarły. Zdecydowano się także w pewnym momencie odesłać zwierzęta na tyły na około 150 km od linii frontu, gdzie zgromadzono konie, woły, nawet część wielbłądów armii. Pod koniec października rozpoczęto wydawanie zimowych mundurów, no i to jest już moment, kiedy Lekarze armii niemieckiej martwią się wyglądem żołnierzy i ich stanem zdrowia. Pojawiają się przypadki dysenterii, pojawiają się przypadki tyfusu, paratyfusu. 8 listopada po rocznicy rewolucji Hitler wygłosił przemówienie w Monachium, które dotarło do wielu żołnierzy 6 Armii. Mówił Pragnąłem dotrzeć do Wołgi. Powiem dokładniej w określonym miejscu, w określonym mieście. Przypadkiem nosi ono imię samego Stalina. Nie myślcie jednak, że maszerowałem tam z tego właśnie powodu. Prawdziwym powodem jest to, że znajduje się ono w bardzo ważnym miejscu. Chciałem je zdobyć i powinniście o tym wiedzieć. Jesteśmy całkiem zadowoleni. Jest tak, jakbyśmy je już mieli. Do wzięcia zostało jeszcze kilka małych kawałków. Niektórzy mogą spytać, dlaczego nie walczymy szybciej? Dlatego, że nie chcę drugiego Werdę. Zamiast tego, wolę osiągnąć cel, atakując mniejszymi jednostkami. Czas nie ma większego znaczenia. Żadne statki nie kursują już w górę wołgi. I to jest decydująca sprawa. Przemówienie to, co ciekawe, zostało ogłoszone w momencie wojny, kiedy wcale na frontach działania nie układają się w sposób pozytywny, ponieważ jest to moment, kiedy Rommel wycofał się już spod El Alamein, a alianci są już w trakcie realizowania operacji Torch. Wielu historyków, i można się spotkać w różnych opracowaniach, głosi pogląd, że oficerowie 6 Armii byli w całości przekonani, że trzeba wyrwać się z okrążenia. I jest to nie do końca prawda. Dowódcy korpusów, dywizji, oficerowie sztabowi faktycznie głosili takie postulaty, o tym, że należy się z tego okrążenia wycofać, ale oficerowie niższego szczebla zastanawiali się: A co się stanie, jeśli my faktycznie spróbujemy się wycofać? I tutaj nie chcą oni oddawać pozycji, nie chcą też oddawać ciężkiej broni, bo wycofanie się oznaczałoby, i tutaj takie stwierdzenie można spotkać, wymaszerowanie w śnieg. Po wycofaniu znaleźliby się na otwartej przestrzeni, gdzie mogliby być łatwo atakowani przez Rosjan. Wspomnieliśmy już tutaj wcześniej o tym, że starano się zorganizować drogę powietrzną, aby Dostarczyć materiały do żołnierzy w Stalingradzie, wewnątrz tego oblężenia, i zorganizowano lotnisko w Pitomniku. Lotnicy stamtąd yy, można tutaj się spotkać m.in. w opracowaniu Antonego Biwora, dotyczącego bitwy stalingradzkiej, że żeby utrzymać szóstą armię i przywrócić jej zdolność bojową, należało dokonywać około 300 lotów dziennie, no co w tamtym momencie oczywiście nie było możliwe. Właściwie niewiele było takich dni, kiedy to wyposażenie docierało w. Takiej ilości, w jakiej było potrzebne. Same walki o Stalingrad obierają zdecydowanie inny charakter niż konwencjonalna wojna, ponieważ toczą się w ruinach życia cywilnego. Wszędzie w mieście można znaleźć pozostałości czołgu, wózki, pocisków, ale też takie przedmioty, powiedzmy, cywilne, czyli jakieś utracone przez ludzi dokumenty, elementy wyposażenia domu itd. itd. Żołnierze na początku, już właściwie, gdy, gdy ten plan radziecki dobiega końca, orientują się, że właściwie z tego miejsca będzie bardzo trudno się ewakuować. Można, można tutaj, analizując epistolografię znaleźć takie cytaty, że żołnierze stwierdzają, że im szybciej zginą, tym mniej będą cierpieli. Walka, co jest tutaj też z punktu widzenia antropologicznego niezwykle interesujące, jest prowadzona w bezpośredniej styczności z przeciwnikiem i również wbrew konwencjonalnym zasadom militarnym. Tutaj dochodzą takie kwestie, z którymi się gdzieś możemy spotkać, że łatwo jest, powiedzmy, atakować wroga, gdy on się znajduje w większym dystansie, bo wtedy my tak gdzieś nie odczuwamy podmiotowości tego człowieka. Mówimy tam, żołnierze mówią, że strzelamy do ruchomego celu, tego typu eufemistycznych określeń używają, ale gdy jesteśmy w mieście, no to często znajdujemy się naprzeciwko przeciwnika dosłownie w. W odległości kilku metrów i zaczynamy, czy tak jak można przeczytać, żołnierze zaczynali odczuwać taką właśnie podmiotowość tego rywala. To, że trudno mi strzelać do kogoś, kiedy gdzieś pomyślał o tym, że on tam prowadzi swoje życie poza wojną i tak dalej, i tak dalej. Organizacja tej walki także dezorientuje w znacznym stopniu psychikę żołnierzy. Walka toczy się o budynki i tu zdarzały się takie sytuacje, że w jednym budynku na jednym piętrze mamy żołnierzy niemieckich, na drugim piętrze mamy żołnierzy radzieckich i jeszcze wyżej mamy znów żołnierzy niemieckich. Dodatkowo, sam problem identyfikacji przeciwnika jest potęgowany w znacznym stopniu przez kurz, który całe miasto spowija. Czasami trudno wręcz zidentyfikować to, czy dany żołnierz to jest sojusznik, czy to jest przeciwnik. Teoretycy wojskowości przywołują takie porównanie, mówiąc, że walki o Stalingrad to są metody z I wojny światowej. Szósta armia prowadzi tak zwane ataki klinowe, które były znane już w 1918 roku. O samych walkach w Stalingradzie Niemcy mówią, że to była tak zwana wojna szczurów, czyli Rattenkrieg, i do tego wszystkiego przyczyniają się w znacznym stopniu bombardowania niemieckie, które zrównują miasto z ziemią. Walki toczą się w kanałach, walki toczą się w budynkach, w bunkrach, w piwnicach. To jest dla nas coś w tym momencie trudne do wyobrażenia. Niemieckie dokumenty z kolei piszą o stresie wśród żołnierzy, nie piszą o załamaniach psychicznych, tylko używają takich eufemizmów typowych dla totalitaryzmu, czyli wyczerpanie. A jeszcze przed II wojną światową, i to sporo lat wcześniej, nerwicę wojenną usunięto z listy chorób. To usunięcie spowodowało, że nie można było opuścić z tego powodu linii frontu, a samo załamanie nerwowe traktowano jako przejaw tchórzostwa. Dlatego też trudno stwierdzić, ile spośród kar cielesnych, czy kar dyscyplinarnych, czy też kar śmierci jest za to, że dany żołnierz był załamany, ergo dezerteruje, czy faktycznie one były wskutek takich działań, że, że ktoś. Rzeczywiście na, na niekorzyść armii niemieckiej działał. Kolejnym aspektem trudności prowadzenia działań zbrojnych wewnątrz Stalingradu z perspektywy zwykłego żołnierza jest to, że są to idealne warunki dla snajperów, którzy w tym mieście mogą łatwo się ukryć, mogą prowadzić z wielu budynków, z wielu, z wielu części tego miasta ostrzały, i żołnierze w najmniej spodziewanym momencie są narażeni na ten ogień przeciwnika ogień ukrytego snajpera. Pewnie większość ze słuchaczy kojarzy snajpera Wasilego Zajcewa, który podobno do rocznicy rewolucji październikowej miał, co jest zresztą ciekawe, sam był pasterzem z pogórza Uralu, miał 149 trafień, ale mniej znanym jest drugi snajper o pseudonimie Zikan, który do 20 listopada miał zabić 224 Niemców. Sam Zajcew utworzył coś takiego ala szkołę dla snajperów, gdzie tam miał kształcić jego zastępców w przyszłości, zwanych zajączkami. Snajperzy używali bardzo wyszukanych kryjówek, ponieważ oni ukrywali się w rurach, oni ukrywali się w beczkach. I jest taki mit, który. Ma bardzo słabe potwierdzenie źródłowe o tym, że Niemcy mieli do Stalingradu wysłać swojego najlepszego snajpera, który zmierzył się osobiście z zajcewem, ale ten go miał zastrzelić. To generalnie trudno gdzieś w tych zapiskach znaleźć, nie wiadomo, czy to nie było ukute przez propagandę sowiecką już po wojnie. Sami Sowieci, jak już w tym momencie nawiązałem do tego, też odczuwają ten konflikt z punktu widzenia psychologicznego, również zaznają cierpienia. Załogi, które bronią budynków, niekiedy pozostają w odcięciu i tam często w odcięciu od pozostałej części armii znajdują się kobiety, które przez kilka dni nie otrzymują żadnych dostaw, czyli przebywają w tych budynkach w kurzu, w dymie, w głodzie i co często w pamiętnikach można znaleźć najgorszym, czyli w pragnieniu. Potęgowało ten to odczuwanie pragnienia jeszcze to, że naloty na stacje wodociągowe w sierpniu spowodowały, że od miasta odcięto dostęp do bieżącej wody, więc żołnierze strzelali do rur po to, żeby z nich właśnie tę wodę Wydobyć. Kolejnym problemem, jeśli chodzi o armię sowiecką, było dostarczanie pożywienia do wysuniętych stanowisk i tutaj można przywołać taką postać jednego z statarów skazania, który jako kucharz osobiście nakładał plecak z żywnością i czołgał się do najdalej wysuniętych części armii. Dostarczał także herbatę i inne napoje, czołgając się naprzód i zdarzały się takie sytuacje, że taka osoba, która dostarczała to pożywienie czy, czy tam napoje, była Ostrzeliwana i na przykład w zimie to jedzenie naturalnie zamarzało. Miasto było także pod ciągłymi ostrzałami artylerii, co jeszcze bardziej potęgowało uczucie strachu. Wydawało się, że Niemcy tutaj piszą, że wydawało im się, że są przez armię sowiecką z każdej strony wręcz atakowani. Żołnierze ukrywający się w niemieckich bunkrach i okopach, zamiast życzyć sobie dobrej nocy, mówili o spokojnej nocy. Noc to był też moment, kiedy czyhało tam niebezpieczeństwo, no bo było wiadomo w warunkach miasta nieoświetlonego zdecydowanie trudniej zidentyfikować przeciwnika. Krzyczeli tutaj żołnierze radzieccy do Niemców, i Niemcy do żołnierzy radzieckich też takie hasła, że tam nadeszła wasza ostatnia godzina. Hasła zepchnięcia do wołgi, zatonięcia jak barany w tejże rzece, i tak dalej, i tak Kolejnym aspektem antropologicznym, który jest istotny, jest powszechne uzależnienie armii od tytoniu. No i tutaj problematyczne staje się to, że o ile jeszcze żołnierz jakiś miał dostęp do tytoniu, to nie miał dostępu do materiałów, który tenże tytoń mógłby zawinąć. I wykorzystywano co tylko się powiedzmy nawinęło, więc często też jakieś tam skrawki gazet, jakichś książek itd. itd. W kontekście armii radzieckiej istotnym elementem jest także kwestia alkoholu, ponieważ żołnierze armii radzieckiej mieli przydział 100 gramów wódki. No i to, jak się łatwo domyślić, było zdecydowanie niewystarczające. Pito spirytus do zabiegów, pito alkohol przemysłowy, płyn zapobiegający zamarzaniu. Do tego używano filtra z węgla aktywnego, żeby on się nadawał do spożycia. I tutaj jest bardzo interesująca kwestia, ponieważ żołnierze radzieccy hucznie obchodzili. Rewolucję październikową, jej rocznicę. I po tejże rewolucji przeprowadzono autopsję na zmarłych żołnierzach, no i stwierdzono, że oni zmarli najprawdopodobniej wskutek spożycia płynów neutralizujących broń chemiczną. Taka plotka w ogóle, dlaczego oni to wypili? No, jeden z żołnierzy, którzy, który przeżył, miał mówić, że rozdawano to jako rodzaj wina, i dlatego się na to skusili. W Armii Czerwonej było też takie. Bardzo słabe podejście do kwestii opieki medycznej, ale warto tutaj podkreślić działalność, o której już tam wcześniej wspomniałem, sanitariuszek. One akurat bardzo, heroicz, bardzo dużym heroizmem się tutaj wykazywały i pomocą dla żołnierzy. Punktem zwrotnym i właściwie elementem najgorszym tego oblężenia Stalingradu jest moment, kiedy do miasta przychodzi zima. W tamtym momencie już Sowieci mówią, że defetystyczne postawy zostały niemal całkowicie wyeliminowane. Mamy taki raport jeszcze przed zimą z 8 października. Miano wykonać około 13500 egzekucji podczas samej bitwy i tu kary były np. za samookaleczenia, za dezercję, za przechodzenie na stronę wroga, za korupcję i dodatkowo karano także tych, którzy widzieli takie czynności, ale na nie nie donosili. W tym momencie warto też wspomnieć o tym, co odczuwała ludność cywilna miasta. O ile żołnierze jeszcze widzieli jakiś cel w tych działaniach zbrojnych, widzieli potencjał jakiejś zmiany, kiedyś może, że się uda tego wroga w końcu pokonać, otrzymywali dodatkowo jako tako racje żywnościowe, no to cywile byli od tych wszystkich rzeczy odcięci. Po pięciu miesiącach można znaleźć statystyki, że pozostało około 10 tysięcy cywilów w obszarze miasta i około 1000 dzieci. Starano się w jakiś sposób dokonywać ewakuacji, ale one były generalnie na niewystarczającą skalę. Ludziom odmawiano zezwolenia na wyjazd. Niemieccy żołnierze tutaj można też spotkać takie relacje, że wysłuchiwali się sierotami w mieście, które miały napełniać dla nich wodę z rzeki, i Rosjanie, gdy się o tym dowiedzieli, do tych dzieci strzelali. W momencie, gdy okrążenie się domknęło, żołnierze jeszcze mieli nadzieję, że przed świętami Bożego Narodzenia uda się wydostać z kotła stalingradzkiego. Podejrzewali też, że gdy skończy się okrążenie, wtedy też nastąpi koniec wojny z Rosją. Żołnierze wyczekiwali urlopu w tamtym momencie. No jak wiemy, wszystko to oczywiście nie miało miejsca, co jest jeszcze bardzo tutaj negatywnym aspektem i jeszcze bardziej podburzającym morale oddziałów. Niemieckich Jest to, że nie do wszystkich żołnierzy pod okrężeniem dociera na czas odzież. Wobec tego ta armia, tak gdyby ktoś na nią spojrzał, może z trzeciej osoby, mógłby się nieco zdziwić, że to nie jest, jak to Hitler mówił, najlepsza armia na świecie, ponieważ żołnierze używają właściwie wszystkiego. Zbierają z trupów część sowieckiego umundurowania, koszule, kurtki, owijają głowę pod hełmami, które wskutek niskiej temperatury zamieniają się w taki lodowaty. Element, którego nikt by nie chciał nosić. Z takich bardziej skrajnych sytuacji zabijano też psy i obdzierano je ze skóry i te skóry gdzieś później wykorzystywano jako, części, jako część ubioru. Goebbels sytuację dostarczania żywności opisywał. 7 stycznia 1943 roku. Sytuacja w Stalingradzie przedstawia się jako wręcz katastrofalną. Jednakże autorom tych opinii trzeba zapisać na korzyść, że faktycznie o sprawach w Stalingradzie można powiedzieć wszystko. Tylko nie to, że przedstawiają się pomyślnie. W końcu zostało tam okrążonych około 240 tysięcy ludzi, a zaopatrzenie ich w najniezbędniejszą amunicję i żywność wiąże się z niewyobrażalnie wielkimi trudnościami. Racje, które otrzymują tam nasi żołnierze, są bardzo skąpe: za małe, aby żyć, za duże, aby umrzeć. Można sobie wyobrazić, że na dłuższą metę oddziałuje to na nastroje niezwykle przygnębiająco. Zaprzęgów już nie ma, ponieważ konie zostały albo wybite, albo zjedzone. Nie ma również opału. Ostatnie podkłady kolejowe zostały tymczasem już spalone. Nie można zapewnić sobie rezerw, ponieważ najbliższa niemiecka grupa bojowa znajduje się w odległości 120-150 do 150 km od Stalingradu. To naturalnie wywiera bardzo silną presję na wszystkie szczeble dowództwa. Ale Führer trzyma się tej samej zasady przywództwa wojennego, która była stosowana w ubiegłym roku: a mianowicie, nie rezygnować z niczego, to nie musi być oddane pod przymusem broni. Bolszewicy działali w podobnych sytuacjach tak samo i w ten sposób odnoszą dzisiejsze sukcesy. Możemy pokonać bolszewizm tylko wtedy, gdy będziemy stosować takie same metody co on, również w przywództwie wojennym. Nasi trochę na modłę zachodnią, rozpieszczeni oficerowie OKH mogą tego nie zrozumieć. Oczywiście mamy współczucie dla naszych żołnierzy i oficerów w Stalingradzie. Nikt bardziej nie boleje nad ich losem niż Führer. Z drugiej strony jednak musimy być świadomi, że nieszczęście, które dotknęłoby nasz naród, gdybyśmy tu ulegli, byłoby nieporównanie większe od nieszczęścia, które spotkało tam okrążone oddziały. Sowieci mieli także problemy w kwestii umundurowania, ale ona znacząco poprawiła się po udanym przeprowadzeniu. Operacji Uran. Sam fakt tego, że Führer obiecywał uwolnienie z okrążenia, podbudowywało w znacznym stopniu żołnierzy niemieckich na duchu. Hitler też, zapewniając lojalność, podnosił rangę żołnierzy, sam Paulus dostał wyższy stopień generalski. Sytuacja pogorszyła się natomiast w znacznym stopniu, kiedy pod koniec grudnia spadł wielki śnieg. Wypełnił on wąwozy zaspami, a żołnierze musieli wykopywać się na zewnątrz. Konie były zagłodzone, wozom zaczynało brakować paliwa. Żołnierze wypytywali dowództwo o jedzenie, ale miały miejsce też takie wydarzenia. Powiedzmy, pokazujące to, że wojna się toczy, ale gdzieś takie ludzkie czyny wobec siebie wykazujemy, czyli starano się przyozdabiać w jakiś sposób z okazji świąt bunkry różnymi lampkami, dawano sobie prezenty oczywiście, na ile to było wszystko możliwe. A same niskie temperatury w znacznym stopniu obniżały odporność żołnierzy chorych i rannych. Od mrozu otwarta rana mogła łatwo stać się śmiertelna. Wzrastała w znacznym stopniu liczba odmrożeń. Odmrożenia miał praktycznie każdy żołnierz w postaci takich w postaci fioletowych śladów na ciele, ale także czasami były one czarne, kiedy już dawała się gangrena i wymagały one amputacji. Żołnierze Umierali też, jak wtedy się wydawało, nagle. Późniejsze badania żołnierzy niemieckich doprowadziły do wniosku, że rozpoczęły się śmierci wskutek wygłodzenia. Samych pacjentów trzymano w namiotach przy minus 20 stopniach. Mróz był dla żołnierzy tak dotkliwy, że nie byli w stanie oni nakładać na ręce gumowych rękawiczek. Coraz szersze są Zgony z powodu zagłodzenia, i armia niemiecka wpada na taki pomysł, żeby dostarczyć do kotła stalingradzkiego tzw. pastę mięsną z wysoką zawartością tłuszczu. Ale okazuje się, że to tylko jeszcze bardziej pogorszyło sprawę. I to jest moment, kiedy NKWD przygotowuje znane wszystkim nagrania. Całodziennie puszczane są do żołnierzy niemieckich nagrania, w których słychać tykanie zegara. A w tle słychać informację, że co 7 sekund na froncie wschodnim umiera jeden żołnierz niemiecki, a następnie Stalingrad masowym grobem hitlerowskiej armii. Można to nagranie bardzo łatwo znaleźć w internecie. Następnie po tych słowach następowała muzyka w rytmie tanga i ponownie tykanie zegara. I to nagranie było puszczane. Jak mantra przez całe dnie. No, można odnaleźć to nagranie i sobie je puścić już po kilku minutach. To będzie miało na nas wpływ psychologiczny, a co dopiero gdybyśmy mieli tegoż nagrania słuchać cały czas. Dostarczane były do żołnierzy niemieckich także ulotki i one były pisane z Niemców. Można tam było znaleźć informację, że żołnierze po poddaniu się nie będą rozstrzeliwani, ale yy, będą... Trafiali do niewoli. Sam Stalin miał mówić, że kiedy niemieccy żołnierze i oficerowie poddają się, armia czerwona musi brać ich do niewoli i darować im życie. Bardziej sytuacja pogorszyła się, kiedy nastąpiły burze śnieżne nad miastem, ograniczające loty, zwłaszcza miało to miejsce w okolicach świąt. W Boże Narodzenie termometry pokazały minus 25 stopni. Niemcy zakazali transportów i ewakuacji powietrzem żołnierzy z odmrożeniami. I tłumaczono to tym, i tutaj mamy doktora Renoldiego, takiego głównego doktora właśnie Stalingradu, że to mogło być nie odmrożenie, a samo okaleczenie, a jeszcze gorszy, w gorszej sytuacji od żołnierzy niemieckich znajdowali się żołnierze radzieccy, którzy byli w niemieckiej niewoli. Im już w ogóle praktycznie nie dostarczano pożywienia, dostarczano im takie tam zdawkowe dawki jak, jakiegoś nawet zgniłego czasami jedzenia. I oni umierali, to jak podają statystyki, około 20 dni. I w tym momencie, jako że odcinek zajął nam już sporo czasu, i dotarliśmy do końca roku 1942, w kolejnej części będziemy kontynuować kwestię okrążenia armii niemieckiej od początku roku 1943, płynnie przejdziemy do tego, jak. Powoli załamał się front wschodni, jeśli chodzi o działania niemieckie, a także przybliżymy Wam statystyki żołnierzy, którzy ponieśli śmierć w kotle stalingradzkim, a także wspomnienia tych, którzy te wydarzenia przeżyli. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Z góry dziękujemy za wszystkie komentarze, zarówno te, które będą konstruktywną krytyką, a także te, które. W których będziecie mówić, że odcinek po prostu Wam się podobał. Zachęcamy serdecznie do subskrybowania kanału i bieżącej obserwacji. Pomysły na kolejne odcinki możecie poddawać w komentarzu. Dziękujemy za wysłuchanie. Dziękujemy.